pstryk. Nadal, akcja. Nadal jesteśmy w lesie. Tak, nadal jesteśmy w czarnym lesie, tak. Nadal strugam kuksę. Kaczkę. Kaczkę. I nadal bawimy się Chińczykami. Dziura w kaczce jest coraz większa. Tak. A to ty robisz kuksę czy taką wielką łyżkę? Nie, to chyba będzie, wiesz co? Przycisk do papieru. Bo taka za mało pękata, a za długa. No, taka... No, nie, taka wiem, kaczka to... dalekodystansowa. Tak, coś tworzę, no. Dobra. Ty, która to jest Sima? Lubię sobie. Sima. Zapraszamy. Leci intro. Cześć, intro. Wybuchy, fajerwerki. No. Czy to już się zakrawa o autyzm, czy jeszcze nie? Trochę tak wyglądało. Tak? Okej. Dobra. Knife man. No, no. Knife man. Dobra. Słuchajcie. Historia ta sama, bo ktoś nas prosił o to, żebyśmy przetestowali chiński nóż. Tak, a nie stać nas na ESE. Będziesz się tłumaczył hejterom później. Nie, no po prostu mówię, że mnie nie stać. No. Dobrze. No mnie też nie stać. Nie, to ktoś poprosił o to, żebyśmy przetestowali parę noży, tak? Więc zdecydowaliśmy się zamówić ten, na który nas stać, czy podjebkę tego, na którego nas nie stać, czyli ESE, tak? Albo i... Rata, bo też podobny. Podobny, no. I stwierdziliśmy, że zamówimy Simę. Cime, no. No, nieważne. I... Przetestujemy i ten nóż kupiliśmy za hajs własny, bo te dwa Chińczyki, które testowaliśmy z Gearbesta, to były Chińczyki od Gearbesta i dostaliśmy je w prezencie, czy w prezencie, no do resztu je dostaliśmy, tak, a to kupiliśmy za hajs własny, więc testujemy za hajs własny, ale też go złuchamy, nie? No tak, spróbujemy, no. Troszkę. Ciekawe, czy jest jakaś gwarancja w ogóle na te Chińczyki, wiesz, czy możesz to jakoś odesłać i... Tak, dopóki nie wyjadą z magazynu. Gwarancja do bramy. Ty, ale jakbyśmy napisali do tej Lili, czy jakoś tam z Chin, to słuchaj, wysłałeś nam nóż, to by się wygiął. Ty, ciekawe, ty musimy napisać. No? No, napisam, ale to a propos... Naprawdę. Oczko robię tej kaczce. O Jezus. No co ty chcesz, no nie każdy jest... Łypie na mnie, zobacz. Zobacz, bójcie się, łypie, no. Dziób byś jej dostrugał. A który to jest? Co? Co który? O Jezu, nie każdy jest, wiesz, Czesławem Miłoszem Woodcraftu, no. Jest miejsce i na Januszy Woodcraftu. No, i Woodcraft. Nie obraża Januszy. Kurka, bo... Przepraszam, Januszy, ale... Dobra, wracamy z nożem. Odbiliśmy jak zwykle. Odbiliśmy jak zwykle, no. Odbija nam jak zwykle. Dobra, Nusima. Zacznijmy od pochwy. Która nie jest z Kydexu. Tak, pochwa jest z obleśnego plastiksu. Wykonana, no jak wykonana, no dziura z odpływem, dziura na nóż. Trzymie się to. Da, ja ją wylatam. Ty ją wylataj. O! Dobra, nie wylatałeś. Oto jest... twoja chwila prawdy. Dobra, nie wylata. Nie wylata. Podejrzewam niestety, że ponieważ to jest zrobione z plastiksu, to jest to tylko efekt przejściowy, że nie wylata. Za chwilę zacznie wylatać. Jo, więc jak sobie kupicie Cimę, to zobaczymy, przetestujemy ją i powiemy wam, czy warto do niej robić kiedyś sobie gdzieś. Pochwa z plastiksu, jeden fakap. Fajny klipsik, bo można sobie zaczepić, odczepić, kiedy się chce. Tak. Tak? Tylko, niestety,
jakiś Chińczyk ze swoimi małymi rączkami nie wpadł na to, że jak chcesz wyciągnąć nóż, to nie łapiesz go za koniec i nie wyciągasz, tylko próbujesz... Podważyć paluszkiem. Fotoreportery przyjechały. Dobra. Pozdro dla kumaty. Jo. Tylko chcesz złapać za rękojeść i tu sobie to... Czekaj, bo nas nie widać. Bo pokazuję i nie widać. Obniżę tą kamerę tam trochę. Nas to wiesz. No jo. Nóż. Nie wpadł mały Chińczyk. Ty, oni po tej stronie jeżdżą, zasrańcy. No. Jeden konkretnie. Dwóch. Nie, dwóch. Trzech. Trudno co poradzić, nie zastrzeliłeś ich. No. Dlaczego? No bo jeszcze nie weszło to prawo, które chcemy, żeby weszło. Aha, dobrze. Jakiś Chińczyk nie wpadł na to, że chcecie nie złapać za koniec tego noża, tylko za jego, za nóż, no i tu się paluchy niestety pod tą blachę, blisko, jest nijak, klipsi. No kiepsko się to wyciąga. Ten klips jest po prostu za wielki, tak? I albo za wysoko, albo za wielki. I też wiesz, jest za blisko, mogli to troszkę, wiesz, odgiąć, wystarczyło odsunąć i łatwiej by było go dobyć, a tak no, to... Pewnie można z samego odgiąć, nie? Tylko, że wtedy ten nóż będzie tak jak HX wyglądał. Tak odgiął, nie? No dobra, przecież myślę, że ta blacha jest twardsza od HX-a. No sprawdzimy. Znaczy ja mówię o tej. A, ta. No może tak być. Zaostrzyć się okaże, że robi lepiej roboty niż HX. Dobra, wyciągamy nóż. Ciekawy kształt głowy, nie? Nie, dosyć powiem, oryginalny projekt. Nie, no każdy widzi, że to jest zrzynka, no. No ale czy ta krawędź jest ciekawa, taka cała zaokrąglona, nie? No w racie masz to samo. No bardzo fajnie. Jimping. Jimping. Na grzbiecie. Jimping. Nie sprawdziłem, czy na tamtej budzi. Pokaż mi do tego HX-a. HX-a? A tu jest, mam HX-a. Nie wiem, chyba poszedł do śmietnika. Nie, jest. Jest. No jest, no. Nie przestanie mnie to bawić. On też miał jimping, ale ten jimping też do dupy jest. Dobra, jak cały nóż. Zrzynka. Stal 7CR 17 MOV, czyli stal, nie wiem, nieznana mi. Bliżej. Grill burst też jest robiony z tego. Tak? Czytałem przed chwilą w internetach. Tak? To szacun, jak Gera Brylsa noże są robione z tej stali, to szacun. Widziałeś testy popularnych youtuberów noży Gera Brylsa, jak ten skończy podobnie, coś czuję. Myślisz? No zobaczymy. Jo. Jimping jest agresywny. Podoba mi się. No. Jest spoko. Rękojeść ze szmacianej mi karty, skręcona na torksy. Czy na imbusy? No to, no nieważne. Imbusy. Jo. Dziurka na końcu. No jardzik. Jest skull crusher? Nie. No takie wiesz, no. Tępy. No ale jest, no. Obezwładnisz, nie zabijesz, ale obezwładnisz. Okej. Okay. Oznaczenie noża, nie wiem co znaczy te numerki tutaj, nie mam pojęcia. A jest ten? Tani. Nie ma podpisu makera. Cima Knives. Jest numer makera, ty, bo to jest... O ja! Maker podpisał. Maker numer. No ja... Jak mogłeś mu to zrobić? Nie, no pozdrawiamy. Słyszałeś? To jest numer Makera. Dobrze. Gdzie jest nasza gałąź testowa? On na pewno nie ma lekka, my się z niego śmiejemy. Co? No. Gałąź testowa? Czekaj, tu jest... A masz jeszcze. Ja to, no ma, to jest ja, to. Ja, nie, no ta jest to twarda. A my testujemy na mnie. O! Uczciwie. Wiesz, uczciwie jest to, że nie ma, że on się tak jak hajk, wiesz. On się wżera i idzie, nie? No idzie, no. Nie ma, wiesz. Nie ma problemu. Tego chyba podostrzałem, ale żeby było uczciwie, podostrzyłem go na... kostce takiej, wiesz, jak z Lidla, tylko z pomarańczowego Leroya. Z pomarańczowego? Nie wiem. Zielonego Obi. Nie, z niebieskiego akurat, bo to chyba z coś tam ramy. A, trzymaj się ramy, to się nie posramy. Jo. A to tylko dlatego, że jakby nie umiem ostrzyć na tych kostkach, więc się uczyłem. Mhm. Najpierw wziąłem to, nauczyłem się troszkę, a potem... Co? Troszeczkę.
Zrobiłem moje... oczka, fajne, co? No. No, wracajmy do Simy. No jo. Nie no, o żnie. Pokaż. Żnie. I to tak uczciwie żnie. Naprawdę. Żeby nie było. No chcę ciąć coś tam. Nie? No, mam ma chęci. Ma chęć. No. No. Hmm? No. Czekaj, przekręcę, żeby ci było bardziej widać. Nie ma takich. Chcę iść, nie? Chcę iść, no. No. Hmm? Zmierzymy coś? Subniak. Zobacz, to jest człowiek szczęśliwy. Dobra, mierzymy. Grubości, słuchajcie, to ma. Tak na mojej precyzyjnej suwmiarce 4 z okładzikiem delikatnym, ale to jest precyzyjność mojej suwmiarki może być. Rękojeści. W rękojeści 16 mm. Bardziej mi pasuje niż HX-owa, ale ja mam małe dłonie. Ej, bo ktoś już ten nóż kiedyś zaprojektował. No tak, nawet no. Nawet dwa razy. Nie no, ktoś go zaprojektował, ktoś go wykonał. Ktoś nazywał się Randall, tak? I wiesz, i po prostu Chińczycy wzięli coś, co już było sprawdzone i uznane za dobre, tak? Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Jakby zrobili to z 10,95 uczciwej. I powiedzieli, że kosztuje 300 zamiast 100 zł. Dlaczego 300 od razu? No bo to jest taka superstandard. Proporcje, wiesz. No to tak, kurde, no, możecie być od czasu do czasu poważni? Nie, hej, no to jest, wiesz... To jest no nie, no dobra, ale wiesz co... Potrzeba dobrego noża, tak? Wiesz, o co mi chodzi, i no? Mamy sprawdzić, czy się sprawdzi, no. Mamy sprawdzić, czy się bo sprawdzi. Bo przecież nie powiemy, że to jest dobry pomysł Chińczyków, bo to nie jest ich pomysł, tak? Tylko to jest po prostu bezczelna zżynka. Dobry pomysł Randala. Ale wykonanie... Zobaczmy na szlif. Na wyjście szlifu. Tu. No. Nie no okej, okay, no wiesz. Uczciwie podrobiony nóż, nie? Uczciwie podrobiony. Przyłożyli się. No. Przyłożyli się do. Dobra, ty mierzymy dalej. Bo zaraz trzeba nim coś porąbać i. Skończyć te nagrywania, zjeść coś, posiedzieć. Poleżeć. W hamaczku. W hamaczku, tak. Czekaj, bo za bardzo się rozwinąłem. Dobra. No krawędzi tnącej dla takich, co nie mają kompleksów. Nie, ile jest? 9? 90 wystarczy. No spoko. Całość noża. Nożydła. Nożunia. Nożydła. Nożunia. 121, tak? No 121 tam z haczykiem, tak? Też proporcja. O, tutaj nie zmierzyliśmy poprzednich, nie? To tutaj w najwyższym miejscu to jakieś 31 mm, nie? No. 31. Gdzieś jeszcze nie zmierzyliśmy? Coś? Gdzieś? Nie, no. Rękojeści, a właśnie rękojeści ile? 11. 11,5, no. Razem z tym tam bizdrykiem z tyłu. Bizdrykiem, no. No dobra. To co? Nie musisz porąbać? No, zróbmy nim robotę. Zróbmy nim robotę. Kto rąbie tym razem? Ty rąb, ja go spróbuję później wykiąć. Nie, bo ty HX-a spróbowałeś wygiąć i ci się powiodło. Ale sam go wbiłeś. Dobra, okej, okay, sam go wbiłem. Sprowokowałeś mnie. Dobrze. Dobrze, słuchajcie. To co? Damy młotek. Let's do it. Weź to oko, wytnij tym nożykiem małym. A raz tylko jeszcze chcę trochę, wiesz. No. Ale to chodzi o to, żeby to było... Paluszek i... Ty. Pierdolę ci tym młotkiem? Z tego twojego produktu... Nie, dobra, sorry, tak. Z tego twojego produktu to nie tak, tylko tak. Jak tak? Wszystko się wyleje, wszystko na siebie. To jest taki, wiesz... Taka trochę... No, bez kitu. Taka... Kupsa. Kupsa. Taka kupsa po tym, po pilatesie. Ale to może
chcemy zrobić, no, katapultę. O, jako łyżka do katapulty. Czyli też, że będą zazdrościć, że czekać, jak karawana idzie dalej. No. Dobra, masz pan ten młotek, a biorę kamerę. No. Dobra, widać wszystko. O, panie. Szedł. Nie? Kurde, krótkawy jest trochę. No, do takich robót. Do takich robót. To już jest ekstremum, co nie? No wiadomo, że... Ale ty wolisz takie szpary po całości? No, tak, no później łatwiej, wiesz. Czekaj. Kurde, nie ma. Nie wygiął się? Skąd te złośliwości do chińskich noży? Wiesz, kurde. No. Powiem ci, że mam takie dziwne wrażenie, jak go wyciągam, no, że on się trochę wygina w rękach, wiesz? Zaraz zaczynamy. Dobijaj go w ten, no Jezus Maria. Nie musisz od razu przeciąć tej gałęzi w całości. I tak hejtery powiedzą, że nie tak rąbiesz. Że nie umie. Nie jesz po stopniu. Kurde, młotkiem nie ten, no tak to... Dobra, teraz spróbujmy to. Widać, widać wszystko. Tak, zrobimy. Bij go. Styknie? Dawaj. No. No i co? Nie, wydawało mi się. Nie zgął się? Nie. Pokaż? Chyba nie. Nie, chyba nie. Nie, 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 nie. Przestaw ten stres testa mu zrobimy. Tak jak ostatnio. Dawaj motek. Patrz, on się wygina, ale wraca, sprężynuje, czyli jest okej. Okay. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Nie, nie jest okej. Okay. Zbiorę go. No. Kurde. Zgiął się przy takim trochę wbiciu, tak? A tego przywaliłeś prawie do połowy. Zgiął się? Tak. Dobra. Stres testu trochę nie wytrzymał. No. No ale to już jest taki, wiesz, to już taki trochę hamuwa, nie? Ten test. No tak, no ale... No wiadomo, jak się uprzesz, to zegniesz go. Trochę jeszcze jest krzywa. Naprostuje się. No. Kurda, ten gazet. I'm disappointed. Prostuje nóż na pięciu. No dobra, ale pęka jak szkło. Spasuj się! Ja mam wielkie dupę, ja muszę... Ma od 3 lat, używa i wszystko jest w porządku. Jo. Mogę mu błysać swój. Wiesz, prawda jest ta... No kurde, ciekawe, bo ludzie używają, ciekawe jak używają, a niektórzy piszą, że zależy jaki egzemplarz ci się trafi. Ale wiesz co, ale to też, kurde, stres testa takiego jak zrobisz. No. Dobra, podsumowujemy. No, oto pół sima. Pół sima, a drugie pół jest tu.
Tak. To się sklei. To się sklei. Bo jak go skleisz tym jakimś poksipolem, to będzie w tym miejscu jeszcze bardziej wytrzymały. No. Złamie się na tyczyki. A, bo waliłeś. No, waliłem, żeby wyjąć to z drewna, no więc tak, gdyby te wrzery tutaj to... Kurde, nawet nie zdążyliśmy zrobić testu wiadra. Nie zrobiliśmy nawet nim testu wiadra, bo pękł na tym teście, na którym HX nie pękł. No a Ganzo się nawet nie wygiął. No, bez kitu. Żenuła. No, znaczy wiadomo, no, znaczy uczciwie powiedzmy, tak? No. Normalny użytkownik noża tego nie robi. Nie robi, no ale... Ale gdyby chciał tego noża użyć do tego, żeby na przykład przeleść przez skądś albo wspiąć się na coś, tak? No. To no, skończyłby tak samo. Wywróciłby się i połamał. No, to... Razem z nożem. Gwiznąłby jak złoto. Normalny użytkownik takich testów nie robi, tak? Natomiast... My nie jesteśmy normalni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak naprawdę musiałby się wypowiedzieć specjalista, bo... O, dziwnie ta stal po pęknięciu wygląda, wiesz? Wiesz co, wygląda jak takie chińskie karabinczyki, jak się złamią w środku. No. Normalny użytkownik tak nie traktuje noża. To jest jedna rzecz, tak? Druga rzecz, no, pękł znowu na tym, na jumpingu, nie? No. Druga sprawa jest taka, że wbity był dotąd, mniej więcej. No, a pękł sobie tu. Normalny użytkownik tego nie robi, ale jak ale gdyby... Chciałbyś mieć ale normalny użytkownik jak gdyby, no... Chce mieć narzędzie, któremu wie, że może zaufać. No jo, no... To jest siara troszkę. Co, bać się coś zrobić nożem? Bo kurde, bać się, że... Tak, bo nie wiesz, czy on pęknie, czy kurde, wiesz, czy coś pęknie. Podważyć, wyważyć, no... Okej. Okay. A taki fajny był. Chiński. Amerykański. Chiński. Chiński, przepraszam. No. Dobra, złamał się, niestety, poświęciłem... Poświęciłem dla YouTube'a te pieniądze, co za niego zapłaciłem. Wy na gwarancji do nich, kurde. Patrzyłem na niego, on pękł. Spojrzałem, on napisał mi, że jestem taki brzydki, że koniec, no i co? Co ją zrobić? Napisz mi, że zniszczysz ich na YouTubie, jak coś z tym nie zrobisz. Tak, rzeczywiście. Zawalę ich gospodarkę. Masz tylu subskrybentów, że nie podniosą się. Tak, chyba ze śmiechu. Śmieszna kacka. No dobra, ocencie sami, jak gdyby, wiecie co zrobiliśmy, jak złamaliśmy, bo chyba to będzie na filmie widać, ocencie sobie sami. Czy chcecie ten nóż kupić, czy nie? Jo, tak. Werdykt jest... Wydaje mi się jednak, że oryginał by się tak mógł nie zachować. No, może kiedyś... No nie, jak wydam pieniądze na oryginał, to nie będę takiego testu. Chyba, że mi ktoś da. I powie, że mogę. Tak, i wtedy będziesz się tak musiał mu odkupić. Dobrze. Dobra. Pokażcie tej małej mory. Do strugania? I brusz podasz. O. Dobra, pakujemy ostrze. Jeden kawałek. A zakliknie się? Drugi zakliknie się. Coś. To grzechocze bardziej. Grzechocze. No. O Jezu, śmiech na sali. Naprawdę. Wstyd i hańba. No. Słuchajcie, no nie będziemy ukrywali, że możemy takie testy robić z tego powodu, że raz są to tanie noże. Dwa dostaliśmy od Chińczyków. No. Za Dermensa, żeby zrobić taki test. Ty, jeden okazał się fajny. Jeden okazał się naprawdę w porzo. Więc jak gdyby, mam nadzieję, że Chińczycy będą nam jednak dalej przesyłali coś do testów. Od razu niech przysyłają po 5 rzeczy, bo może 2 się okażą dobre. No. Wychodzi na to, że póki co 30% jest okej. Okay. No. Czy nie, no z tego co dostaliśmy za Dermensa to 50%. Z tego co dostaliśmy za Dermensa, tak. No. A... Będzie chyba notka na blogu, jakby ktoś nie korzystał z YouTube'a, po prostu fotki wrzucimy i powiemy, że... No, HX-a też weź ten. Tak, nie, to no, będzie pewnie... Zapraszamy was na bloga, zapraszamy was na stronę, na fanpage'a, na Instagrama i co? I wszystko. See you later. Alligator. See you later, no. See you later. Aloha. Relaks. Pan teraz ma relaks. Pan teraz ma relaks. Nie,